Marek Koniarek, dwukrotny mistrz Polski, król strzelców najwyższej klasy rozgrywkowej z Widzewem Łódź. W czasach świetności jeden z najbardziej bramkostrzelnych napastników ligi. A teraz... Teraz jestem tutaj dyrektorem sportowym w rozwoju Katowice. Fajnie, bo przyszedłem tutaj dostając tą propozycję to klubu w trzeciej lidze. Jakoś mi się udało to wraz z kierownictwem i z trenerami tutaj pościągać niektórych zawodników, młodzież powprowadzać. I klub awansował do drugiej ligi, teraz w drugiej lidze jesteśmy. Piłkarską karierę rozpoczął w Siemianowiczance Siemianowice Śląskie. Pierwszym liczącym się klubem w piłkarskim CV Koniarka były Szambierki Bytom. Był to dla niego trudny okres. I kiedy wspominam te czasy i opowiadam chłopakom tutaj, czy wcześniej się kluba, który byłem, opowiadałem, że to, co tam przeżyłem w tym okresie, przez dwa lata, przez przychodząc jako 19-latek do trenera Huberta Kostki, to był mistrz Polski Szambierki wtedy, no to przez rok po prostu w piłkę nie grałem, tylko trenowałem, bo byłem po prostu nie do grania, bo to były takie treningi, z którymi można powiedzieć, ciężko mi się było spotkać, w ogóle się nie spotkałem praktycznie przez całą karierę, którą grałem. Z Bytomia Koniarek przeniósł się do GKS-u Katowice, z którym sięgnął po Puchar Polski. Po krótkim epizodzie gry dla Rot-Weiss Essen powrócił do kraju. Zaryzykowałem, poszedłem do klubu, który słabo stał w tabeli i finansowo. Tam był Rysiu Czerwiec, tam Piotrek Mandrzej, tam był Adam Kłucz, Kordyś, Taro. Tam paru takich zawodniczków było dobrych. No i przyszedłem do tego Zagłębia zaczął grać. Po rozegraniu jednej rundy niespodziewanie po Koniarka zgłosił się jeden z łódzkich klubów. Przyjechał po mnie gospodarz, pamiętam, mówi telefon jest. Ja myślałem, że jakaś ważna sprawa, bo zawodnika ściąga się przeważnie z treningu, to wtedy, kiedy jakaś poważna sprawa albo coś. Taki wystraszony leciałem do tego telefonu. Odebrałem ten telefon, a tu się okazało, że Łodzi dzwonią. Bardziej się tak czułem w tej szatni w Widzewie. Pamiętam jak gorzej, jak można powiedzieć, jak w Niemczech, jak ten, bo tak mi jakoś. Jak przyjechał jakiś ze Śląska, nie? I ten, i w tej Łodzi tam, pamiętam, Leszek Iwaniński, Kosowski, Haśkiewicz, to wszystko było... Takie wrażenie miałem, że chyba źle zrobiłem, nie? No ale to była tylko kwestia czasu, bo wyczułem to na boisku, jak to było. Nie było to granie na mnie, które mi pasowało, tylko trzeba było samemu gonić za piłką i to dawać, że nie tak nie pasowało, no ale jakoś tak... Jakoś tak na początku się męczyłem, no ale w momencie, kiedy przyszedł trener Żmuda, który mnie dobrze znał, bo mnie prowadził wcześniej w BKS-ie i stawił inaczej drużynę, od tego momentu się praktycznie można było zacząć strzelać bramki i już dobrze szło. W Łodzi Koniarek strzelał często, ale tytuły najlepszych strzelców skutecznie odbierał mu Jerzy Podbrożny. Ja grałem w tamtych czasach, jak Jurek grał w Lechu chyba, czy w Legii, to w Widzewie w tamtych czasach. No. Zawsze rywalizacja między tymi klubami była i wydaje mi się, że może już nie jest do dzisiaj taka jak kiedyś, ale na pewno zawsze to w podświadomości było, no tam gra Jurek, on ma tyle bramek, ja mam tyle, no to dobrze by było dzisiaj coś strzelić, a żeby on nie strzelił i to tak to było. No, na pewno z drugiej strony Jurek to samo myślał, nie? Po powrocie z Austrii Koniarek ponownie podpisał kontrakt z Widzewem. To był jego najlepszy okres gry. Dwukrotnie mógł się cieszyć ze zdobycia Mistrzostwa Polski i raz z tytułu Króla Strzelców. Na grę w reprezentacji Polski było już jednak zdecydowanie za późno. A wcześniej, jeszcze w czasach gry dla GKS-u Katowice, nie brakowało lepszych. Byli lepsi zawodnicy, byli po prostu... Byli. Jak w GKS-ie byłem, to na przykład grałem z Janem Furtokiem, nie? No to... Jasiu też, no, bardzo dobry zawodnik. Był powołany często do reprezentacji, ma tych występów troszeczkę, ale nie umiał się przebić w tej reprezentacji. Na pewno była większa konkurencja w tamtych czasach niż teraz. Nie? No, teraz to w porównaniu, jeżeli się patrzy tylko na napastniku, jaka była konkurencja wtedy, to jest nieporównywalne na dzisiejszych czasów. Nie? Koniarek zakończył karierę w GKS-ie Katowice i prowadził go przez sezon jako pierwszy trener.
Epizody trenerskie w Widzewie, Włókniarzu Kietrz i Ruchu Radzionków ostatecznie doprowadziły go do funkcji kierownika rozwoju Katowice. A co do mojej osoby, no to ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego dnia, że tutaj jestem na dzień dzisiejszy dyrektorem sportowym, bo tak się składa, tak akurat sprawy osobiste pasują, żeby być na miejscu, ale wydaje mi się, że jeszcze ciągnie mnie do tej piłki i jeszcze muszę na ławce zasiąść.